Grając latem i zimą sparingi z GKS-em Katowice, przypuszczałeś, że mierzycie się z przyszłymi mistrzyniami Polski? No, nie zakładaliśmy tego, natomiast już od rundy rewanżowej trzymaliśmy kciuki za sąsiada, w cudzysłowie zamiędzy. Cieszę się, że drużynie z Katowic udało się wywalczyć historyczny tytuł. Gratuluję im tego w imieniu się swoim i całej drużyny. A to, że mogliśmy mierzyć się z mistrzem Polski, no to tylko z korzyścią dla nas, dla drużyny, że z tak renomowanym przeciwnikiem, że mogliśmy stawać franki w meczach towarzyskich. A wyniki tych spotkań znamionują, że jest postęp w rekordzie. No i oby tak zostało jak najdłużej. Czy po 14-15 miesiącach pracy możesz powiedzieć, że Mateusz Żebrowski lepiej rozumie kobiecy futbol, a zawodniczki trenera Mateusza Żebrowskiego? To czy zawodniczki mnie lepiej rozumieją, to pytanie trzeba skierować do nich, natomiast na pewno się już czuję swobodniej. A co do samego zrozumienia, no to chyba jeszcze tego mężczyzny nie mamy tu gdzieś na tej planecie, który do końca rozumie, jak dotrzeć do kobiet, ale tak mówiąc poważnie, to ta współpraca uważam, że układa się coraz lepiej i nawzajem siebie poznajemy z korzyścią. Liczę na to, że to dalej będzie owocna współpraca w kolejnym sezonie. W Twojej ocenie, szkolnej ocenie, cały miniony sezon w wykonaniu rekordzistek? No wzorowy. Wzorowy z kilku powodów. No, oprócz tych wyników w postaci powrotu do Ekstraligi kobiet na trawie, no, wyniki futsalistek, Mistrzostwo Polski w kategorii lat 17, Wicemistrzostwo do lat 19. No, myślę, że pasmo sukcesów w tym roku było dość szerokie i z tego trzeba się cieszyć. Mam nadzieję, że to, czego dziewczyny dostarczyły nam w tym sezonie, no bo powodem do dumy dla wszystkich naszych sympatyków. Latem to będzie nieuniknione. Nastąpią zmiany. Choćby wynikające z faktu tworzenia ogólnopolskiej ekstraligi, futsalowej ekstraligi kobiet. Co możemy na dziś o tych zmianach powiedzieć? No myślę, że jeżeli faktycznie się to wszystko potwierdzi, ta formuła podziału, no to czeka nas rewolucja, jeżeli chodzi o nasz zespół. Na pewno będą spore zmiany. Na te zmiany się już od dłuższego czasu przygotowujemy. No i myślę, że za lada dzień, lada tydzień będziemy się mogli tymi zmianami już pochwalić. Nie ukrywam, rozmawiamy, kiedy już jesteście na urlopach. Do kiedy potrwają? Kiedy wracacie do zajęć przed nowym sezonem? W ostatnim tygodniu czerwca już wracamy do zajęć indywidualnych. 10 lipca spotykamy się już w pierwszych zajęciach grupowych. No i 15 lipca, drugą sobotę lipca, będziemy grali już pierwszą grę kontrolną. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich naszych sympatyków.